czasach w zasadzie nie powinien istnieć konflikt. Wiemy już na tyle a propos i na temat fizjologii karmienia, wytwarzania pokarmu, karmienia piersią, że nie powinno być konfliktu. Są sytuacje, kiedy decyzja może zapaść, że karmimy sztucznie albo karmimy w sposób mieszany, natomiast to nie powinno stanowić konfliktu. Jeśli chodzi o karmienie piersią, jest to bardzo, bardzo ważne. Przez pierwsze 6 miesięcy zarówno WHO, jak wszelkie inne organizacje pediatryczne i neonatologiczne w całym cywilizowanym świecie zalecają karmienie tylko i wyłącznie piersią. I przy prawidłowej laktacji to wystarcza. Przez 6 miesięcy skład mleka mamy jest wystarczający, żeby zapewnić wszystkie potrzeby rozwijającego się organizmu. WHO zaleca dla krajów rozwijających się, tutaj myślimy o przede wszystkim afrykańskich czy południowej Ameryce, Indie też, cała Azja, aby ten okres karmienia piersią przedłużyć aż do 12 miesięcy. No bo dzięki temu dzieci, które w inny sposób pewno cierpiałyby głód, mogą mieć zabezpieczone te potrzeby. Kiedy przystawić do piersi? Pierwsze przystawienie do piersi powinno być w ciągu 2 godzin po urodzeniu, zarówno jeśli dziecko urodzi się drogami i siłami natury, jak i drogą cięcia cesarskiego. Jest to ważne z wielu względów. Przede wszystkim prawidłowa kolonizacja, czyli zapewnienie prawidłowej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego dziecka, związane z florą bakteryjną matki. Czyli jest to bardzo istotne, żeby pierwszą florą, z którą styka się noworodek, była flora mamy, a nie flora szpitalna, nie daj Boże. Albo jeśli dziecko rodzi się nie w szpitalu, tylko w jakimś innym miejscu, to żeby to było po prostu, żeby ta flora była dostarczana przez matkę. Pierwsze krople pokarmu to siara. Siara jest specyficzna ze względu na swój skład. Siara występuje zwykle w takiej prawidłowej fizjologicznej laktacji w pierwszych 3 dobach wytwarzania się tej laktacji, później następuje nawał. I ta siara ma oprócz składników, oprócz laktozy, białka, tłuszczy, ma wiele mikroskładników, które stanowią pożywkę dla nie samego organizmu dziecka, co dla błony śluzowej jelit. Czyli skład siary odżywia również mikrokosmki przewodu pokarmowego. To jest bardzo, bardzo istotne. Oprócz tych głównych, dużych składników, tam są witaminy, tam są czynniki takie odżywcze, powodujące prawidłowe wzrastanie tych kosmków jelitowych, odżywiają je. Czym różni się siara, czyli to pierwsze mleko od mleka przejściowego i potem dojrzałego? W siarze występuje więcej białka, mniej laktozy, troszkę mniej tłuszczu. Generalnie tym się różnią. Potem te proporcje się zmieniają. Jest mniej białka, więcej laktozy i mniej więcej tyle samo tłuszczu. Skład witaminowy i tych czynników immunomodulujących też się zmienia.